Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy kolejną partię z meczu Mistrzostwa Świata. Mecz grany był w 1996 roku w Eliście pomiędzy Anatolem Karpowem i Gatą Kamskim. No wtedy, kiedy Kasparow uciekł, wypisał się z Międzynarodowej Federacji Szachowej i stworzył kółko wzajemnej adoracji. Taki miał gry plan. Tu partia grana była w debiucie, dotyczy w 1996 roku w obronie Niemcowicza. Kamski grał białymi, Karpow czarnymi. D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek C3, goniec B4. Od niepamięci grał Kasparow, Karpow ten debiut. Jeszcze grywał go w latach wczesnych 70., chyba nawet pod koniec lat 60. Obrona Niemcowicza z obroną hetmańsko-indyjską tworzą komplet, plus gambit królewski dają możliwość żonglowania. Znaczy gambit hetmański się przejęzyczyłem. Gambit hetmański może być samodzielnym debiutem, może być debiutem, który współpracuje z obroną Niemcowicza i z obroną hetmańsko-indyjską. Kiedy białe nie chcą grać obrony Niemcowicza, to grają skoczek F3 i wtedy może być właśnie hetmańsko-indyjska. Albo kiedy białe nie chcą Niemcowicza, czarne mogą zagrać D5. Kiedy białe nie chcą hetmańsko-indyjskiej, czarne mogą zagrać D5 i grać gambit hetmański. Więc wyjaśniłem, gambit hetmański może być samodzielnym debiutem, może współpracować z obroną Niemcowicza, może współpracować z obroną hetmańsko-indyjską, obrona hetmańsko-indyjska z obroną Niemcowicza. Tu jeszcze jest coś, co się nazywa obroną Bogolubowa. Kiedyś nie było samodzielnym debiutem, ale potem się stało. Skoczek C3, goniec B4, E3. Wariant wprowadzony do praktyki przez Aki Burmistrzajna. Grywali Botwinnik, Tajmanow, Pietrosjan, Rzeszewski, Portisz, Gligoricz, Kasparow, Kramnik, Baryjew. Ja grywałem białymi. Bardzo dobry wariant. C5. Czarne mogą grać różnie. Mogą grać C5, D5, mogą grać D6. Różnie mogą grać. Goniec D3. Skoczek C6. Można tak grać. Na goniec C2 też. Goniec D3. Skoczek C6, skoczek G2. To jest ochrona przed tym, żeby na C3 nie były zdublowane piony. Karpow zwykle grywał C5, D5 w takiej kolejności. Tu szybko bije na D4, ED4, D5, ED5, skoczek na D5. Powstała typowa pozycja z izolowanym pionem hetmańskim. Najczęstsza typowa pozycja gry środkowej. Izolowany pion, nie ma kolegów na sąsiednich liniach, którzy go bronią. Na linii izolowanego piona nie ma pionka przeciwnika. To jest izolowany pion hetmański. Pion hetmański jest słaby. Pole przed nim jest silnym polem przeciwnika. Idea gry czarnymi polega na tym, żeby, żeby po pierwsze piona blokować na amen, a po drugie, żeby odbijać na D5 figurą, bo jak odbijemy pionem, zniknie słabość piona D4, powstanie tak zwane statyczne centrum. Czarne liczą, że w końcówce wykorzystają swojego piona. Do końcówki, daleko. Anatol Karpow wirtuazyjnie grał takie pozycje przeciwko pionowi, a z pionem przykładowo lubił grać Kasparow, Roszana. Goniec D6, goniec się wycofał. No tu patrzy sobie na H2, troszkę tak sobie patrzy. Skoczek E4, no ale nie po to on tam patrzy, żeby go wymienić. A3, Roszana. Pozycja jest normalna, wyrównana, nic się nie dzieje. Tutaj białe są, mają 4 linie do gry, czarne mają 3 linie do. Czarne muszą znaleźć
pomysł na wprowadzenie do gry białopolowego gońca. No, chcą go wprowadzić prawdopodobnie przez B7, żeby kontrolował. Białe mają problem z czarnopolowym, nie chcą go rozwijać tu. Goniec C2, to jest taki motyw, żeby hetman przyszedł. O. I zagrozić matem. Typowe zagranie w strukturze izolowanym pionie. Hetman C7. Hetman C7. Hetman D3, powiedziało się i się zrobiło. Alternatywą było przestawienie skoczka z E2 na C3. Wieża D8. Okazuje się, że Karpow nie boi się odskoku konia. Gdyby nie było konia, byłby szach. A na razie koń nie ma gdzie odskoczyć. Skoczek G5. Jak widzimy, kilka razy atakowane jest pole H7. Trzeba je obronić przez G6. Atak białych się skończył. Nie ma sensu iść hetmanem na H3, to nic nie da. Goniec B3. Kamski chce atakować te białe pola, ale jak widzimy, jego wieże nie grają. Wieże nie grają. Skoczek F6. Skoczek wraca do obrony, wzmacnia punkt H7. I tu czarne patrzą na piona D4, który jest zagrożony. Może grozić bicie, może grozić E5. Wieża D1, białe bronią z nadmiarem, goniec F8, goniec F4 na hetmana. Hetman E7, następuje okres takiej manewrowej gry i hetman E3. Skoczek D5, uderzenie na dwóch, goniec bije D5, E bije D5. Niespodziewanie dla wszystkich, Anatol Karpow przestawił się na izolowaną parę pionów. Słabość piona D4 zniknęła. Skoczek F3 i nie wiedzieć, czemu zbił pionem. Lepiej zbić gońcem. No to prawda, po goniec G7 byłby atakowany, ale byłby broniony. Raz, dwa, trzy, cztery. Wieża AC1, otwarta linia, chociaż na razie zasunięta. Nie chce iść. Może dlatego, że najpierw czarne muszą zagrać A6. Wieża AC1. Goniec idzie, staje bardzo ładnie. Goniec lubi pustą przestrzeń. H3. Białe chcą zgonić gońca, a czarne grają H5, żeby to się białym nie udało. Pion H5 nie pozwala zagrać na G4. Skoczek na C3. G5. Goniec H2. Goniec na H4, pion na H4 też nie pozwala zagrać G4, ponieważ po G4 zbije pionka w przelocie. O tak go zbije, tu stanie. Co to jest bicie w przelocie, tłumaczę wiele razy, więc dzisiaj sobie dam spokój. Skoczek D2. I tu następuje okres takiej, no dosyć takiej jakby bezplanowej gry, no bo czy skoczek jak wejdzie na C5 będzie stał lepiej? Nie wiadomo. Wieża AC8. Czarne mają jeszcze tak zwaną parę gońców. Mają przewagę na białopolowej części szachownicy. Te pola są słabe. Pion E3 jest słaby, ale to jeszcze mało. Skoczek B5. A6. Skoczek C3. B5. Znowu nie wiadomo, czy przesunięcie pionków A i B było korzystne. Skoczek E2. Jak widzimy, Gata Kamski nie chce zmieniać struktury pozycji. Mówi do przeciwnika: Tolo, pokaż, co umiesz, pokaż, jak ty chcesz to wygrać. No ale Tolo, takie wzmacnianie pozycji, to jest w jego stylu, tak zawsze tak po troszeczku. Zresztą Kamski grywał podobnie. A4. Wieża E8. Tu wieża naciska na słabego pionka E3. Król odchodzi z linii, gdzie może być słaby. I tu też szykuje marsz pionów, żeby ich wspierać. Skoczek G1. Kolejne miękkie posunięcie. Miękkie posunięcie. Skoczek A7, chce wymienić wieżę, skoczek C5, zasłania linię, nie daje wymienić wieży. Skoczek F3, ale teraz
Czarne mają czas na zdwojenie, wiesz. Tu widzimy, że piony stoją dobrze, ograniczają skoczka, nie puszczają go na e5. Pion d5 nie puszcza skoczka na e4. Skoczki poza polem c5 nie mają punktów oparcia w centrum. Zostało opuszczone pole c3. Takie rzeczy Karpo widzi. Już ma przewagę. Król e2. Goniec c4. Goniec staje lepiej. Król d2. I tu dziwna, ale bardzo konkretna decyzja. Goniec bije c5. Oddaje parę końców, idąc na różnopolowe gońce, licząc, że te piony z białych pól zabierze. dc5 przy okazji bierze piona. Po wymianie, wiesz, gdyby nie było teraz na szachownicy skoczków, prawdopodobnie białe by się uratowały. Goniec by nękał piony z tej strony i nie można by było nic zrobić. Skoczek c6. Goniec c7. No, skoczek na razie broni. f5. Podciągamy piony, bo tu mamy przewagę. Może zagramy g4, będzie jakiś przełom groził. Król d2. Teraz proszę bardzo, kombinujemy jak Anatol Karpow. Myślę, że wszyscy widzowie znaleźli bez problemu posunięcie d4, odblokowanie pola dla gońca, żeby atakował. I f4. Chociaż z drugiej strony równie dobre było g4, skoczek h4, król g5. Trzeba oddać konisia i z figurą więcej białe powinny przegrać. No, Karpow by wygrał z figurą więcej. f4. Wybrał inną drogę, którą znał. Król e2. Goniec d5. I kto ma tego pionka bronić? Król f2. Goniec b3. Kamski postanawia ratować się z przejściem do końcówki z różnopolowymi gońcami. Jednakże taką końcówkę jest ciężko uratować, dlatego że białe zbiją tego piona, ale jeden zostanie, drugi będzie z drugiej strony. Przy rozdzielonych pionach nie można uratować końcówki, o ile rozdzielenie jest duże. Tutaj jest bardzo, bardzo duże i za jednego piona czarne wezmą gońca, a drugim pionem wygrają. Goniec a5, b3, król f5. Ten pion nie ma znaczenia, on nie gra, goniec stanie na e6, będzie go blokował, tego będzie bronił, jeszcze tam będzie strzelał. Goniec c6, nacisk na tego. Król f1, goniec na d5, teraz tego łapie, może go blokować na razie, go trzyma siłą, tego wzmacnia, tego atakuje. Król f2, król e4. Widzimy, że pion czarnych, znaczy pion białych przeszkadza gońcowi wpaść. Być może, że jak król pójdzie dalej, to tego piona się rzuci, ale goniec nie zdąży zbić piona na f6, bo jak odejdzie z dużej przekątnej, to pion pofrunie do króla. Król e2. Powstrzymujemy. Goniec c4. I teraz król musi gdzieś iść. Jak pójdzie na f2, to król zabierze gońca i się partia skończy. Poszedł na d2, to król idzie z drugiej strony. A jak idzie? A no gra f3. Król f3. Białe rzucają piona, żeby uaktywnić gońca. Goniec f6 z nadzieją, że po król f4 król przyjdzie na d3, ale to też nie ratowało. Karpow gra prosto. Od razu gra g4. Od razu gra g4. hg4. h3. Goniec e5. Goniec bije g4 i za tego trzeba oddać gońca. Jeżeli król przyjdzie, to najpierw obroni. Jeżeli goniec coś zrobi, to tu o zabierze gońca, po czym wróci się królem i doprowadzi piona. Gdyby w tej pozycji po pobiciu tego piona wychodzi
Dokładnie to samo, nawet gorzej dla białych, bo goniec nie może przyjść na G3. Doskonała partia Karpowa. Karpow po raz kolejny pokazał, że jest mistrzem wygrywania pozycji z różnopolowymi gońcami. Dziękuję wszystkim za uwagę.